Lokal, gdzie można się będzie przebrać, oczywiście, aby przejść z tych, jak to nazywają, tekstylnych na morsa czy na pocztę. Prosimy bardzo tutaj do Kazimierza. Kto jeszcze chętnie? Prosimy bardzo tutaj do nas, bliżej stolika. Pani Małgorzata, zapraszamy. Proszę Państwa, prosimy bardzo, Państwo z Mielca, Jasła. Bohaterami, można rzec, na krośnieńskim rynku, którzy będą tutaj uskuteczniać kąpiel, wspaniałą kąpiel. Kąpiel będą inaczej nazywać. Ale tutaj nie wyjęcie. Morsy powoli przygotowują się, poczki również, i za chwilę powinniśmy przejść do głównego punktu, jaki będzie właśnie pojawienie się poczek i morsów. Są z nami, którzy udostępnili nam basen, napełnili nam basen, bo cóż to by było za morsowanie, gdyby nie było. Za przekazanie chleba piekarni GS-u z Korczyny, a cukierni Deptuch za pyszne ciasteczka. Również podziękowania dla Państwa Stanisława i dla Panów Stanisława i Rafała Zająców z wytwórni Cias, który jedzie w naszym kierunku. Odwracamy się, patrzymy, co się będzie dalej działo. Szanowni Państwo, proszę Państwa, to sam Neptun, to Neptun, i proszę Jarosławka, proszę do którego Stanisława. Słyszałem, że będziesz paczki morcy do mnie! Neptun was wzywa! Czekamy, czekamy, gdzieś na pewno są paczki. No co ci łamuzeria, są! No! Witam, witam! Ale witamy oklaskami, szanowni Państwo! Paczki morcy, krośnieński rynek! Godzina 17:20. To przejdzie do kroniki miasta Krosna na stałe. To pierwsza kąpiel. Dobrze, tu mamy młodego morca, który się już wczoraj kupował. Tradycyjnie jako pierwsze zaczynają paczki. No i moi drodzy, paczki zaczynają kąpiel. Bardzo. Bez mrużenia oka, bez niczego. Ja się nie doprowadzę. No nie muszę. Razem z Krośninami, przedstawiciele Mielca, Rzeszowa i Jasła. I zawsze morcem chciałem być, w zimnej wodzie się moczyć. Zimna woda nie zła. Zapraszamy! Proszę Państwa, jak widzicie, już bardzo widać się całkiem poznać. Ja
śniegówka morska. O, dopiero teraz ciepło, dopiero teraz morsy wody się rozgrzają, bo teraz jest wielka przyjemność. A czerwone sapeczki i sapeczka. Proszę Państwa, jeden z najmłodszych morsy. Proszę bardzo. Hej, brawo! Ale mam jeszcze jednego kraśnienina, również mojego, który tutaj będzie morsował dzisiaj. Nata, i tam rozlewa. Mors, morsik, jak masz na imię? Kacper, a skąd Kacper teraz przyjechałeś? Proszę Państwa, z Mielca, Kacper z Mielca przyjechał po to, by tu się u nas zamoczyć i wykąpać. Proszę Państwa, to jest młody morsik dopiero, który pierwszej kąpieli dzisiaj zażywa tutaj na krośnieńskim rynku. Podziwiajmy Kacpa, podziwiajmy pozostałych. Proszę bardzo, troszkę mamy po raz kolejny tutaj w naszym basenie. Bardzo przyjemnie, proszę bardzo. Wyraz twarzy, każdy uratowany, uśmiechnięty. Aha. No, sprawdzamy. Zimno? To jak morsowanie, to trzeba być świadkiem. Trzeba i dotknąć tej wody. Nie sikamy do wody, kto tu sika do wody? Kto tu sika? Proszę Państwa, dziurka w basenie, ale mam nadzieję, że tej wody nam nie ubędzie do końca kąpieli. I kolejna grupa morsów już gotowa, już rozgrana, wskoczy za chwilę, aby tutaj... O, proszę bardzo! To był, proszę Państwa, to było mocne wejście morsa, tak jak należy. I zawsze morsem chciałem być! A Państwo śpiewają, razem refren, no. Jeszcze raz. Zawsze morsem chciałem być. W zimnej wodzie się moczyć. Zimna woda nie jest zła. Artu ducha ci doda. Więc ty bracie z nami bierz. Zdrowy będzie zawsze też. Proszę Państwa, do tej lektury znajdziecie Państwo w bibliotekach, gdzieś może być może w księgarniach tą książkę, a zresztą najprościej wejść na internet, proszę Państwa, morsy.pl i wszystko będzie. Proszę. Proszę Państwa, gdyby było zimno, panowie by na pewno tu i tak nie siedzieli po to, aby... Owszem, można przedobrzyć, można, jeżeli ktoś po prostu nie potrafi umiejętnie zastosować się do morsowania, może zaskoczyć. I proszę Państwa, najmłodszy krośnianin, Dynamo! Rąka oklaski dla najmłodszego! Piąta klasa szkoły podstawowej. I mamy, przejdziesz do nauki krosna. Nie jest zła. Za kartu ducha ci doda. Więc ty bracie z nami wiesz, hejla, hejla, ho. Zdrowym zawsze będziesz też, hejla, hejla, ho. Minuta, proszę Państwa, żeby idę. Czy są jeszcze kolejni? Zapraszamy tylko dzisiaj. W moim towarzystwie Neptuna można się wykąpać. A już następną niedzielę o godzinie 10 na Sztukach Neptuna nie będzie, ale będzie Kazimierz, będą członkowie krośnieńskiego klubu morsów. Tam Państwo możecie przyjść i zażyć kąpieli w naszym Wisłoku. Szanowni Państwo, a więc tak, morsze wykąpane. Patrzmy, co się dzieje z drugiej strony. Jest ścieżka, jest gorąca ścieżka, jest cały czas utrzymywany ogień. Jest temperatura rozżarzonego węgla w granicach 600-700 stopni. A to wszystko po to, aby po tym ogniu mógł przejść człowiek. To dla ludzi, którzy chodzą po węglu. Szanowni Państwo... Kaziu, nie masz foczki żadnej? O, mors pytał foczkę. Neptunie, gdzie foczka? Jest foczka, ale mors zaprasza do kąpieli.
Prymesa, ale Foczka w tej chwili będzie serwować herbatkę, wspaniałą morsową herbatkę. Zgadnijcie Państwo, jaka to rekord Guinnessa w Mielnie, jeżeli chodzi o również przerwy dla Neptuna, który udzielał dzisiaj wywiadów dla mediów, dzięki którym właśnie Państwo się tutaj zjawili na krośnieńskim rynku. Ta informacja, przepływ informacji był na tyle skuteczny, że Państwo właśnie są razem z nami. Szanowni Państwo, z przygotowanych, już wspomniałem wcześniej, jest ten węgiel, rozżarzony węgiel. Chodzenie po ogniu to inaczej zwany jako test, jako dowód wiary. Pierwsze zapisy, które dotyczą rytualnego chodzenia po akupresurowych na stopach, gdzie podczas południa receptory zostają bardzo mocno pobudzone. Dlatego często osób, które przeszły w pożarze, na drugi to jest gorąco. Okaże się, że nie. Tego przykładem będzie Kazimierz. Jadę tu, dano mi władzą, mianuję cię na najmłodszego krośnieńskiego morca. Chlubę odwagi i hartu wykazano w kąpielach zimnych, w śnieżyce i mróz. Proszę Państwa, łzy szczęścia u Natana. Popatrzcie Państwo, jakie przeżycie dla tego młodego chłopaka. Nadaję ci tytuł morsa za hart i ducha i odwagę. Dziękuję. Małgorzata. Nie ma takiej możliwości, moja władza jest tu. Janek tu za wykazaną odwagę hartu ducha i ciała oraz kąpiel zimnowodny. Mróz i śnieżyce nadaję ci tytuł morsa. Za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiele zimnowodne, mróz i śnieżyce nadają ci tytuł morca. I za super krochówę, brawo! Także dyplom uczestnictwa w pierwszych krośnieńskich morsowaniu. Jolanta Czelny! Za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimnowodne, mianuję ci morsy i dyplom uznania za uczestnictwo w pierwszym krośnieńskim morsowaniu. Zero jeden zgłoście! Dariusz Siuzda! Janek Tun dano mi mocą. Mianuję cię morsem za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimnowodną, mróz i śnieżyce. Oto pierwszy krośnieński mors. Mirosław Bracławi. Janek tu dano mi mocą. Mianuję ci morcem za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimnowodną, mróz i śnieżyce. Drugi mors morsa. Grzegorz Paradyż. Janek Tun dano mi powagę urzędu. Mianuję ci morcem za wykazaną odwagę, hart ducha, ciała oraz kąpiel zimnowodną oraz uczestnictwo w pierwszym krośnieńskim morsowaniu na rynku.
Trzeci mors prosta. Roman Winiarski. Brawo! Brawo! Janek Kul, daną mi powagą urzędu, mianuję cię morsem. Za wykazaną odwagę, garduta i ciała oraz kąpiel zimny wodny, brud i śnieżyca. Wiola Kubaś. Wiola Kubaś. Bożena Szumerla. Ewa Bartoś. Te panie dostały dyplom uczestnictwa w pierwszym krośnieńskim morcowaniu. Daną mi powagę urzędu za wykazaną odwagę, kardykan ciała oraz koniec zimowodną. Wód i śnieżyce nadaje ci tytuł morsa oraz dyplom za uczestnictwo pierwszych koszyńskich morsowanych. Pierwszym koszyńskim morsowanym na rynku. Łukasz Kozioł. Janek Tum, daną mi powagą urzędu oraz dyplom uczestnictwa w pierwszym krośnieńskim morsowaniu na rynku. Daną mi powagą urzędu za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimowodną, mianuję cię morsem oraz dyplom za uczestnictwo. Wacław Szumerla. Janek Tum, daną mi powagę urzędu za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimowodną, mianuję cię morsem oraz dyplom za uczestnictwo pierwszym krośnieńskim ze Wszelami. Adam Ledziński. Janek Tum, powagę urzędu za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimnowodną, brud i śnieżyce nadaję ci tytuł morsa oraz dyplom za uczestnictwo w pierwszym krośnieńskim morsowaniu. Paweł Wójcik. Jan Eptun, za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimnowodną, brud i śnieżyce nadaje ci zaszczytny tytuł morca i dyplom lepszego morsowania na rynku prosi. Janek Tum, za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimnowodną, brud i śnieżyce mianuje cię morcem oraz dyplom za uczestnictwo w pierwszym krośnieńskim morcowaniu na rynku. Emanuela Dymek. Janek Tum, za wykazaną odwagę, hart ducha i ciała oraz kąpiel zimnowodną, brud i śnieżyce nadaje ci zaszczytny tytuł borca oraz dyplom udziału w pierwszym krośnieńskim morcowaniu. Mateusz Dymek. Sekretarz nie zdążył. Kto jeszcze nie dostał, to proszę się zapisać. Jacek Karabowski.
Janek, tu na nami z powagą urzędu, zamykażamy odwagę Karpita i Ciała oraz Pątek Zimnołodnok, ja byłem kierownikiem. Paweł Kociwa. Janek, tu na nami z powagą urzędu, zamykażamy odwagę Karpita i Ciała oraz Pątek Zimnołodnok, i Śmierzyce nadaje Ci tylko Wolka. Janek Tum, daną mi powagę urzędu, za wykazaną odwagę fartucha i ciała oraz kompleks zimnowodną w Ruski Śmierzyce nadaje Ci tytuł wolca. Janek Tum, daną mi powagę urzędu, za wykazaną odwagę fartucha i ciała oraz kompleks zimnowodną w Ruski Śmierzyce nadaje Ci tytuł wolca. Janek tu nadano mi powagę urzędu, za wykazaną odwagę kardycha i ciała oraz kątem zimnowodną w Ruski Śmierzyce nadaje Ci tytuł wolca. Janek tu za wykazaną odwagę kardycha i ciała oraz kątem zimnowodną w Ruski Śmierzyce nadaje Ci zaszczyty tytuł wolca. Janek tu dano mi powagę urzędu, za wykazaną odwagę kardycha i ciała oraz kątem zimnowodną w Ruski Śmierzyce nadaje Ci tytuł wolca. Janek tu dano mi powagę urzędu, za wykazaną odwagę kardycha i ciała oraz kątem zimnowodną w Ruski Śmierzyce nadaje Ci zaszczytny tytuł wolca. I proszę Państwa, trwało to chwilę, ale w tym czasie po prostu musiał być przygotowany węgiel. Musiał być przygotowany węgiel. To nie straszna jest Arktyka, ani też Afryka. Dlatego, że po picie w delikatnie czasami się zdarza, że było już szybko. Ale sztuka polega na tym, że
Na lewo.